W tym odcinku zrobimy wprowadzenie do reguły mnożenia. Reguła mnożenia jest jednym z elementów, jednym z działań, jakie wykonujemy na łamach kombinatoryki. Możemy powiedzieć, że reguła mnożenia stosowana jest, gdy daną czynność możemy podzielić na dwa etapy lub na więcej etapów. Przyjmijmy, że daną czynność dzielimy na dwa etapy. I jeśli pierwszy etap możemy wykonać na n sposobów, a drugi etap na k sposobów, to całą czynność możemy wykonać na n razy k sposobów. No i teraz popatrz na przykłady. W przykładzie pierwszym mamy następujące pytanie. Ile można ułożyć liczb dwucyfrowych? Wykorzystujemy tutaj wszystkie 10 cyfr od 0 do 9 włącznie. My jesteśmy pytani o liczby dwucyfrowe, czyli na pewno wiemy, że będziemy tutaj mieli rząd dziesiątek i rząd jedności. No i teraz popatrz. W rzędzie dziesiątek wiadomo, że nie może stać 0, czyli tutaj 0 nie może wystąpić. Z tego też tytułu w rzędzie dziesiątek może być 9 cyfr. Natomiast w rzędzie jedności mogą znaleźć się wszystkie cyfry, czyli tutaj może stać ich aż 10. No i zgodnie z regułą mnożenia te dwie wartości musimy przez siebie przemnożyć, no bo tutaj liczebność n wynosi 9, natomiast liczebność k wynosi 10. No i 9 razy 10 jest równe 90. Oznacza to, że możemy ułożyć 90 liczb dwucyfrowych. Popatrz teraz na przykład drugi. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych? No i tak samo jak w przykładzie pierwszym, tak samo tutaj, my te liczby trzycyfrowe układamy z 10 cyfr. Przy czym tutaj mamy jedności setek, jedności dziesiątek i jedności i rząd jedności. I teraz rząd setek nazwijmy sobie literką N, rząd dziesiątek nazwijmy sobie literką K, natomiast rząd jednostek nazwijmy sobie literką M. No i tak samo jak w przykładzie pierwszym, tak samo tutaj na początku, czyli na tej pierwszej pozycji, czyli tutaj w tym przypadku u nas w rzędzie setek, nie może stać 0. Oznacza to, że liczebność rzędu setek jest równa 9. Czyli tutaj sobie zapiszemy 9. Natomiast w rzędzie dziesiątek, czyli na pozycji k, już mogą stać wszystkie cyfry z przedziału od 0 do 9 włącznie, czyli ich liczebność tutaj wynosi 10. Dlatego tutaj zapisujemy dziesiątkę. Natomiast w rzędzie jedności też mogą stać wszystkie cyfry, ich jest 10 i tutaj sobie też zapiszemy dziesiątkę i zgodnie z regułą mnożenia tutaj te wartości, jakie otrzymaliśmy, musimy przez siebie przemnożyć. No i w gruncie rzeczy my tutaj otrzymujemy wartość 900. Oznacza to, że wszystkich liczb trzycyfrowych jest 900. Popatrz teraz na przykład trzeci. Ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych parzystych? Czyli zapiszemy tutaj sobie schemat, zrobimy sobie takie dwie kreski, gdzie tutaj liczba n będzie oznaczała nasz rząd dziesiątek, natomiast liczba k będzie oznaczała rząd jedności. I teraz tutaj wybieramy cyfry również z tego naszego zbioru A, w którym znajdują się wszystkie cyfry od 0 do 9. Natomiast w tym zadaniu my jesteśmy proszeni o wyznaczenie liczby dwucyfrowych liczb parzystych. I teraz zastanówmy się, kiedy dana liczba jest parzysta. Dana liczba jest parzysta wtedy, kiedy na jej końcu, czyli w rzędzie jedności, będzie stała następująca cyfra 2 lub 4 lub 6 lub 8. Takim sposobem powstał nam powiedzmy zbiór B,
który zawiera te cyfry. I liczebność tego zbioru, jak widzisz, ona jest równa 4. Zapiszę sobie tą liczebność jako literka L i liczebność tego zbioru jest równa 4. Oznacza to, że w rzędzie jedności mogą stać tylko i wyłącznie 4 wartości liczbowe, 4 cyfry. Natomiast jeżeli chodzi o rząd dziesiątek, no to tutaj mogą stać wszystkie cyfry poza zerem, ich jest 9. No i zgodnie z regułą mnożenia, ja muszę po prostu przemnożyć liczebność zbioru n i zbioru k, czyli tutaj mam 9 razy 4. 9 razy 4 to jest 36. Oznacza to, że wszystkich liczb dwucyfrowych jest 36. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych moich filmów związanych z kombinatoryką oraz z regułą mnożenia. Link do zadań związanych z regułą mnożenia znajdziesz w opisie do tego nagrania. Pamiętaj o subskrypcji kanału, pamiętaj o lajkowaniu filmów, dodawaniu komentarzy i pamiętaj również o tym, żeby kanałem dzielić się ze wszystkimi osobami, które uczą się matematyki. Zapraszam Cię także na mojego bloga ilonabednarska.pl. Znajdziesz tam wiele innych zadań, nie tylko z kombinatoryki, ale także z innych działów matematyki.